W systemie Windows 10, jeżeli klikniecie prawą klawiszem myszki w lewym dolnym rogu, zwróćcie uwagę, jeżeli chcecie otworzyć wierzch poleceń, to domyślnie macie tutaj Windows PowerShell. Jeżeli otworzę, to pokazuje mi się powłoka PowerShell. A jeżeli chciałbym mieć standardowy wierzch poleceń, taki czarny, prawda, naciskam prawą klawiszem myszki na tutaj pasku zadań, tak, ustawienia paska zadań, naciskam i mam takie coś jak po kliknięciu prawym przyciskiem myszy lub naciśnięciu klawisza Windows plus X zastępuj w menu wiersza poleceń program Windows PowerShell, czyli jak to wyłączę, to zwróćcie uwagę, co się stanie, pojawia mi się wiersz polecenia, czyli mam tutaj wiersz polecenia, a jak ponownie włączę, no to pojawia mi się PowerShell. Więc możecie się bawić. PowerShell jest bardziej oczywiście zaawansowanym narzędziem, ale to taka ciekawostka. Windows 10.